Witamy Tomasza Jankowskiego. Właśnie. Dobra. Sekretarza generalnego zmiany. Tak, sekretarza generalnego, a to słowo mi się dobrze kojarzy, sekretarz generalny zmiany. Tak, bardzo ładnie brzmi. No i takie moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie, no że tam rzuciliśmy tą petycję w sprawie właśnie uwolnienia Mateusza. No i no mój kanał, no to ma tam, nie wiem, no. Zdarzają się filmy, które przekraczają 1000 wyświetleń. Mam 300 znajomych na Facebooku. Jeszcze jest reklama tej petycji na innym kanale, kanale Robotnicza TV. Poszedł link do petycji na Facebooku w kilku różnych miejscach. No i póki co minęło 48 godzin i jest na jakieś 40 podpisów. Bardzo, bardzo mało, no tak wiesz. Spodziewałem się przynajmniej 10 razy tyle. Jaka jest twoja? To znaczy ja powiem tak, to po pierwsze chciałbym w ogóle pozdrowić wszystkich tych, którzy nas słuchają i podziękować za to właśnie tą może i małą, ale jakże ważną w moim przekonaniu grupę ludzi. Po pierwsze ja wcale nie uważam, żeby działania takie jak podejmujemy my, czy w ogóle to szeroko pojęte nasze środowisko polityczne, miały szansę spotykać się z jakimś większym odbiorem społecznym. Według ostatnich badań społecznych działalności, jakąkolwiek aktywnością publiczną w Polsce interesuje się całe 0,5% obywateli. Z tego oczywiście ogromna większość to są zwykli oportuniści, którzy zawsze są tam, gdzie jest władza. Pewnie też spora część to są ci, którzy gdzieś tam sympatyzują z opozycją koncesjonowaną typu KOT czy Platforma Obywatelska i inne tego rodzaju formacje. Więc wcale nie uważam, żeby to był jakiś zły wynik. To znaczy, tym bardziej, że twój kanał przecież nie jest jakimś kanałem, który ma, nie wiem, długoletnią tradycję, tak? Więc spokojnie, powolutku, taka działalność ma jak najbardziej sens. Tak samo ten kanał, jak i kanał choćby Kornela Sawińskiego, który mówi o imperializmie. To wszystko ma naprawdę sens i ja uważam, że to jest jak najbardziej pozytywna działalność. Ja zresztą też, jak mam tylko okazję, to chętnie z tych kanałów korzystam i oglądam. I tak samo jest z tą petycją. Generalnie nie tylko w Polsce, chociaż oczywiście u nas zwłaszcza, no całe zatrzymanie Mateusza Piktorskiego i ten nalot bezpieki na nasze biuro, na nasze mieszkania powodował lęk. Zresztą to jest spodziewany, prawda, w takiej sytuacji. No i ten lęk objawia się tym, że generalnie ludzie boją się podpisać pod czymś swoim nazwiskiem. Nawet już tak wydawałoby się nie wymagającej może wielkich poświęceń rzeczy jak podpisanie petycji, no muszą dać swoje nazwisko, tak? No i nie wiedzą, czy jutro na przykład nie pojawi się u nich bezpieka. A mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, bo przecież bezpieka pojawiła się u dziewczyny, która nawet nie jest z nami w żaden sposób związana, a tylko napisała list do Mateusza Piskorskiego, jak się dowiedziała, że ten człowiek jest w areszcie. Więc no generalnie mamy taką trochę atmosferę, że no ludzie, którzy się pod czymś takim podpisują, ludzie, którzy gdzieś pokazują tą twarz, którzy stają w obronie Mateusza, no dzisiaj tak naprawdę są ludźmi po prostu odważnymi. Ja wiem, że to w normalnych czasach byłoby pewnie nic dziwnego, ale dzisiaj no mamy taką sytuację, że rzeczywiście nawet i to należy docenić. Także naprawdę spokojnie, ja tego nie oceniam absolutnie źle. Uważam, że taka inicjatywa, jak każda tego rodzaju inicjatywa, jest po prostu potrzebna. Ale dobrze, to może ja uzupełnię to moje pytanie, bo ja nie mówię tutaj o nawet jeśli uwzględnimy te 0,5%, że się angażuje w politykę, no to ja jednak zakładam, że te osoby, które no obserwują te kanały, no właśnie, czy moją działalność na YouTubie, czy ten mój Facebook, no to są jednak osoby, które są zaangażowane politycznie, które nawet mają dość podobne poglądy do tego, co ja głoszę. I równocześnie, no właśnie z tych środowisk, no to pojawił się jakiś taki atak, nie wiem, no że one usprawiedliwiając swój oportunizm, tchórzostwo, no to dodają do tego właśnie, no gdyby to było tylko tak, no nie podpisujemy, bo nie, bo się boimy. Ale tutaj oni, wiesz, nie podpisują dlatego, bo Mateusz to wcale nie jest lewicowiec, bo coś tam, no i tutaj no całe... To mnie po prostu przeraża, no, ten oportunizm, że tutaj ludzie, którzy się deklarują jako antyimperialiści, jako przeciwnicy NATO, równocześnie no to no, w taki parszywy, no, żałosny sposób, no to po prostu, no, jak już jest jakiś człowiek, który za tą działalność przeciwko NATO jest w więzieniu, no to mówią, a nie, nie, bo on w sumie to nie jest lewicowcem, no. Więc co o tym sądzisz?
Znaczy, każde usprawiedliwienie jest rzeczywiście dobre i tutaj rzeczywiście Mateusz Piskorski, przecież on tego też nigdy nie ukrywał, no miał w życiorysie pewnego rodzaju sytuacje, które niekoniecznie ludziom związanym z lewicą muszą się podobać. Natomiast ja myślę, że to jest człowiek, który przepracował to tyle razy, tak długo, tak wstrętnie i tak dokładnie, jak nikt inny obecnie w kraju. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo ja przecież właściwie nie było dnia, że ja na ten temat z nim rozmów nie prowadził. Każde usprawiedliwienie jest dobre, żeby nic nie robić. I zresztą tutaj zacytuję może też, jeżeli mówimy o lewicy, zacytuję może Lenina, który sam powiedział, że nie myli się tylko ten, kto nie robi nic, prawda? I tutaj powiem szczerze, że raz to jest właśnie ten oportunizm, o którym mówiłem wcześniej, a dwa to jest konformizm. I generalnie nawet ludzie, którzy mówią, że są przeciwko NATO, za chwilę z takich czysto konformistycznych względów, żeby się czasem gdzieś nie narazić, za chwilę dodadzą, że są też przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. A przecież nawet nie możemy mówić o istnieniu imperializmu rosyjskiego, kiedy od tak naprawdę 30 lat strefa wpływów Rosji się tylko zmniejsza. Ona się nigdzie nie zwiększyła, ona się cały czas zmniejsza, więc ciężko jest mówić o jakimkolwiek imperializmie rosyjskim, no przynajmniej jego praktycznym wymiarze, prawda? Na mimo to się to dodaje. I ja myślę, że to się bardzo, bardzo dobrze ze sobą nakłada, bo jest to, tak jak powiedziałeś, tchórzostwo. Tchórzostwo polityczne, także tchórzostwo prywatne. Natomiast pytanie, czy możemy od ludzi wymagać więcej tylko dlatego, że na zewnątrz uważają, że mają jakieś poglądy? No, uważam, że niekoniecznie. Uważam, że niekoniecznie, bo no już także w partii się, zresztą w partii Zmiana się przecież z tym spotkaliśmy, że też wielu ludzi, którzy tutaj byli takimi wielkimi zwolennikami tego programu, no może niewielu, ale byli tacy ludzie, którzy byli zwolennikami tego programu, którzy już pracowali, którzy strasznie za nim obstawali, a zaraz po tej akcji bezpieki się wycofali z tej działalności, albo gdzieś tam się schowali. No mówię, no postawy ludzkie są gdzieś różne i tutaj pytanie, czy trzeba to potępiać, czy może właśnie próbować z takimi ludźmi rozmawiać. No ja szczerze mówiąc, nie odpowiedź. No dobra, ale to teraz tak o kilka nazwisk bym zadał pytanie, bo ja tak w polityce to tak działam już dość długo, no ale takim dość ważnym wydarzeniem w moim życiu była wojna w Iraku i ruch antywojenny, który wtedy w Warszawie był, tam w Polsce, no ale w Warszawie było kilka sporych demonstracji, no i było kilka takich osób właśnie, które jakoś tam się lansowały na tych demonstracjach antywojennych, a więc osoby, które no nie miały jakby zahamowań, żeby pod ambasadą amerykańską krzyczeć na amerykański imperializm, wnosić słuszne hasła, właśnie Filip Ilkowski, Andrzej Żebrowski, Piotr Ikonowicz i tam by można wymienić jeszcze kilka innych osób właśnie związanych z tym, no i jako liderów właśnie tego środowiska antywojennego w Polsce i nikt z nich publicznie, no nie wiem, ja we Francji siedzę, może ktoś coś jakby w tej sprawie mówił, no ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że oni to się, wiesz, nie boją tej sprawy, raczej traktują kwestię Mateusza, nie wiem, jako potencjalnego konkurenta, no. Że oni się boją mówić o nim jako o więźniu politycznym, no bo na przykład no, dla Ikonowicza, no to taki Mateusz Piskorski właśnie naznaczony, tym, że jest więźniem politycznym, że jest osobą znaną na świecie, bo to jest nie tylko w Polsce, no ale jest osobą dość znaną, no także w Rosji i tak dalej, no że po prostu, no stawiając się w jego sprawie, no to on, no nigdy nie zrobi kariery politycznej, no a to jest chyba główny cel Ikonowicza, wrócić do parlamentu. Podzieliłbym może te środowiska, jeżeli już o nich mówimy, bo jeśli mówimy o Ilkowskim czy Żebrowskim, nie wiem kiedy to się właściwie zaczęło, nie znam dokładnie historii pracowniczej demokracji, no ale z tego co wiem, mówiąc delikatnie, żeby się też nie narazić, no jest to organizacja pod wpływami brytyjskimi albo mającymi swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście dzisiejsza polityka brytyjska jest zdecydowanie polityką antyrosyjską i w tym powiedzmy koncercie Mozart nie grają one na tych samych instrumentach, powiedzmy. Więc no tutaj jakby może dlatego, no oni nie chcą zabrać głosu. A jeśli chodzi o Ikonowicza, chociaż dotyczy to też chyba tej pracowniczej demokracji i całej tej powiedzmy lewicy polskiej, to tak jak powiedziałeś, to jest troszeczkę strach przed wyrośnięciem politycznego konkurenta, no bo
jednak no, takiej sprawy jak Mateusza Piskorskiego no, nie było od czasów Andrzeja Lepera. Przecież Andrzej Leper w więzieniu za działalność siedział tylko parę miesięcy i zaraz został wypuszczony i działał dalej. Natomiast no, Mateusz Piskorski siedzi już prawie 2 lata. On no, nawet nie potrafił go o nic oskarżyć. No, rzeczy, które tam się dzieją, są coraz bardziej skandaliczne. I to oczywiście, no, jak zawsze w historii bywało, to jest zawsze jakiś tam kapitał polityczny i tego kapitału no, nie chcą ci ludzie zrobić konkurentowi. Przy czym, no, jeśli chodzi o Ikonowicza, to no, to jest świetny działacz społeczny, który potrafi naprawdę pomóc ludziom. To jest świetny też analityk. Natomiast no, on nie ma takiego zmysłu czysto politycznego. Przecież ja powiem szczerze, gdy zakładaliśmy zmiany, przecież nadchodziły wybory prezydenckie i my jak najbardziej chcieliśmy, by z naszym poparciem w wyborach prezydenckich startował właśnie Piotr Ikonowicz. Nie ukrywaliśmy tego, mówiliśmy mu to także na spotkaniach podczas różnych negocjacji. My zapraszaliśmy go oczywiście do tej formacji, natomiast no, on chyba ma coś takiego, że bardzo jest przywiązany do tego, żeby być liderem. Mówię, no też nie chciałbym tego jakoś oceniać, potępiać czy coś, ale jeśli chodzi o stosunek Piotra Ikonowicza do sprawy Mateusza Piskorskiego, to on przede wszystkim ze względów prywatnych powinien Mateuszowi pomagać jak tylko może. I on, jeżeli mnie słyszy, to doskonale wie, o co mi chodzi. Także to mnie jakby tutaj bardziej oburza niż sama polityka. W przypadku Ikonowicza, tak? Bo jeżeli mówimy o innych przypadkach, to oczywiście możemy to wszystko sobie na czynniki też rozbierać. Znaczy to ja może uzupełnię jako właśnie taki działacz warszawskiej lewicy. No to ja Piskorskiego poznałem dzięki Ikonowiczowi. To tam, nie wiem, chyba w roku 2006 czy 2005, no on, Ikonowicz, który organizował pochody pierwszomajowe, przeprowadził właśnie Mateusza Piskorskiego i wtedy właśnie, jeśli były jakieś podejrzenia, że to, nie wiem, o nacjonalizm, że to nie jest prawdziwy działacz lewicowy, no to wtedy rzeczywiście były jakieś takie no głosy sprzeciwu wobec udziału Mateusza Piskorskiego w pochodzie pierwszomajowym i osobą, która broniła wtedy Mateusza Piskorskiego najgłośniej, był Piotr Ikonowicz i on po prostu w sposób no, troszkę autorytarny powiedział, nie, to jest dobry działacz lewicowy, odpieprzy się od niego, on teraz będzie z nami współpracował i go no, wprowadził właśnie no, w to środowisko warszawskiej lewicy, w blokadę eksmisji i tak dalej, i tak dalej. Ja tam kulis jakiś tam, nie wiem, tych negocjacji Ikonowicza z samoobroną to nie znam. No, niewiele mnie to interesuje zresztą, no ale po prostu no, widzę, że najpierw człowieka wprowadził no, do warszawskiej lewicy, a po 10 latach osoby, no nie wiem czy akurat z tego środowiska, no ale część osób, które no, nie chce się angażować w sprawy Piskorskiego, wyciąga kwity, które już 10 lat temu sam Ikonowicz jakby powiedział, że to już się nie liczy. No. No bardzo, bardzo, bardzo fajnie to właśnie przytoczyłeś. Rzeczywiście, no ja z tego co wiem, to Mateusz bardzo pomagał w zakładaniu w ogóle Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i dzięki jego stawiennictwu u nieżyjącego już niestety Andrzeja Lepera, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej mogła w Biurze Samoobrony urzędować. No generalnie, no Mateusz oczywiście angażował się w te sprawy, angażował się nie tylko w to, ale też w wiele różnych inicjatyw na lewicy. On oczywiście nigdy też nie był na tyle sekciarski, żeby jakoś jednoznacznie klasyfikować swoje poglądy. On potrafił porozmawiać z ludźmi z bardzo różnych zresztą orientacji ideowych. Natomiast no, myślę, że przez te 10 lat zrobił wystarczająco wiele, żeby nie musieć mu, nie wiem, wypominać tam lat młodości i tak dalej, bo o różnych latach młodości w przypadku różnych osób możemy też różnie przecież powiedzieć, prawda? I nie wiem, czy to jest sens się rozliczać. Teraz mówię, no dzisiaj to się generalnie ludziom przydaje, dlatego że no, zawsze jest warto jest mieć usprawiedliwienie, dlaczego się za nim nie staje. Ikonowicz od czasu do czasu jest zapraszany do jakichś tam różnych telewizji, do radia, gdzieś tam, żeby się wypowiedzieć jako ekspert, gdzieś tam jako działacz, jako społecznik. I on się oczywiście boi, że angażując się w sprawę Mateusza, czy szerzej w ogóle w sprawę taką czysto antyimperialistyczną, no może to wszystko utracić, tak? Może utracić to swoją nikłą przecież, ale jednak jakąś pozycję w systemie. To go w jakiś sposób tam ogranicza i powiem szczerze, szkoda, tak? No bo to jest jednak człowiek z ogromnym doświadczeniem, też z ogromną wiedzą, z którym można naprawdę bardzo ciekawie porozmawiać, no ale no niestety, no powiem tak, że to jak to, co robi ze sobą i ze swoją działalnością Piotr Ikonowicz, no w świetny sposób obrazuje w ogóle pozycję polskiej lewicy na polskiej scenie politycznej. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju miałaby to być ta lewica.
Więc ja może tutaj jeszcze powiem o takiej rzeczy dość historycznej, no że no, jakiś czas temu, jak no, na studiach zajmowałem się historią polskiego ruchu robotniczego, między innymi zajmowałem się partią Proletariat, jak to powstało, no w latach 70. XIX wieku, no to było cały czas to doświadczenie powstania styczniowego. I była analiza powstania styczniowego, czy my popieramy, czy nie, no były osoby zesłane, które później wracały i tak dalej, no ale w każdym razie, no część tych osób, które później tworzyło partię proletariat, no to były właśnie osoby, no zaangażowane w tą działalność, no powstańczą, więc można by powiedzieć, no że jakiś taki element, no patriotyzmu, czy nawet nacjonalizmu obecny w tym powstaniu styczniowym, no to później, no on był, no, że ktoś, no, został rewolucjonistą antycarskim z przyczyn, no, narodowo-wyzwoleńczych, a później, no, włączył się w tworzenie partii socjalistycznej, które, no, w końcu, no, w programie partii proletariatu no, nie było już tej kwestii niepodległości Polski, no. Tak, nie była ona wyłuszczona, oczywiście. Więc no, z mojego punktu widzenia, no jakaś taka ewolucja, no zwłaszcza u osoby młodej, no bo tam, nie wiem, w latach 90. to ile on tam miał, nie wiem, tam kilkanaście lat chyba, czy... No, w każdym... no tak, no mówimy właśnie o nastolatku wtedy, prawda? Dobra, a słuchaj, a jakbyś ogólnie przedstawił poglądy Mateusza Piskorskiego w sprawie komunizmu? Mateusz Piskorski no na pewno nie wpisuje się w nurt antykomunistyczny, zarówno ten oficjalny, jak i ten nieoficjalny. Znaczy on generalnie rzadko kiedy, znaczy oczywiście to nie jest też tak, że Mateusz Piskorski będzie, nie wiem, w każdej chwili bronił PRL-u, w każdej chwili będzie bronił partii komunistycznej i tak dalej, bo on ma też swoje przekonania. Natomiast no na przestrzeni ostatnich lat, patrząc na to, co się dzieje w oficjalnej propagandzie, generalnie bardzo dużo ludzi, w tym też Mateusz Piskorski, no, zaczęło w jakiś sposób sympatyzować z tamtymi czasami. Troszeczkę chyba na przekór tej oficjalnej propagandzie. Generalnie, no, jeżeli pytamy w ogóle o poglądy Mateusza Piskorskiego na komunizm, to jest to pytanie dość szerokie. I tutaj, co mamy na myśli? Czy mamy na myśli ideologię komunistyczną, czy mamy na myśli czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Chciałbym, żebyśmy to w jakiś sposób doprecyzowali, dobra? Znaczy, wiesz, no ogólnie, no to no kiedy rzuciłem tą petycję, no to pojawiło się pytanie, no ale po co robić petycję, to nie jest komunista, no a to ja jakby to tłumaczę, no w sytuacji człowieka, który no, siedzi w więzieniu za działalność antyimperialistyczną, za sprzeciw wobec NATO i za walkę o wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, to nie jest ważne, czy on jest komunistą, czy nie jest komunistą, no ale jednak, no fajnie by było przynajmniej dla mnie, no gdyby choć troszkę no, w tych poglądach Mateusza Piskorskiego, no były jakieś, żeby nas łączyło coś więcej niż tylko kwestia NATO, no więc... A, to myślę, że łączy. No generalnie sam program zmiany chyba jako jedyny teraz z formacji w Polsce zakłada zmianę struktury własności w ogóle w Polsce. Utworzenie czegoś takiego jak formuła własności narodowej, czyli tylko taka własność, która jest po prostu w posiadaniu państwa i której nie można sprywatyzować. Program zmiany zakłada szeroki udział mas robotniczych w zarządzaniu tym państwem, zarządzaniu różnymi tam jego gospodarką. No, ciężko sobie to omawiać, tak? Bo to potrzebowalibyśmy kilka godzin. Natomiast myślę, że każdy komunista może z pewnością znaleźć w programie zmiany wiele rzeczy, które mu się podoba. Dlatego, że jeśli chodzi o no, kwestię na pewno ekonomiczną, czy kwestię polityczną w zakresie zarządzania państwem, no tutaj wpływy tej ideologii socjalistycznej są jak najbardziej widoczne. Co do samego określenia, bo to jest też bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś. Ja myślę, że tak, ani na Kubie Fidel Castro, ani w Wietnamie Ho Chi Minh, gdy zaczynali swoją działalność, nie byli komunistami. Znaczy, Ho Chi Minh trafił do partii komunistycznej w czysty przypadek właśnie dlatego, że tam tylko poruszano kwestię niepodległości kolonii francuskich. A Fidel Castro do czasu, kiedy Amerykanie nie postanowili obalać rewolucji kubańskiej, no sam raczej starał się nie określać w ten sposób. Gdy Fidel Castro lądował na Kubie, to było z nim tylko dwóch ludzi, którzy określali się jako marksiści. Więc dopiero później jakby to wyewoluowało. I ja myślę, że każdy świadomy komunista
czy w ogóle każdy świadomy lewicowiec, no powinien to rozumieć, tak, że no działamy w takich czasach, jak działamy, mamy takie możliwości, jakie mamy. Istotne jest to, istotnym i zresztą na tym się też trochę zakłada zmiana, że istotne są konkretne postulaty. Nie, że ktoś mi mówi, że tam jemu chodzi o sprawiedliwość społeczną. To może powiedzieć każdy, to może powiedzieć Razemowiec, to może powiedzieć ktoś z PiSu, a nawet pewnie i w Nowoczesnej by się znalazł ktoś, kto by zaczął gadać o sprawiedliwości społecznej. Konkretnie. Jakie są te postulaty? Co ma tu sprawiedliwość społeczną zaprowadzić? I tak po kolei, krok po kroku, w każdej takiej kwestii politycznej można sobie to wszystko sprawdzać. Tak zresztą właśnie nasz program też powstawał, tak? Że myśmy wszystkie te rzeczy rozbijali na czynniki pierwsze i sobie tak to układali. I dlatego też myślę, że w zmianie i tutaj ja nie będę, tak jak Razemowcy, się od czegokolwiek odcinać. Nie, u nas też są ludzie, którzy określają się jako komuniści i nie mamy z tym żadnego problemu. Jak najbardziej mogą się tak określać, jeżeli tylko zgadzają się z tym programem, jeżeli tylko chcą go realizować. Jeżeli robią to po prostu uczciwie, to jest u nich dla nas tak samo miejsce, jak dla wszystkich innych orientacji ideowych. Generalnie, gdy zakładaliśmy tą formację, to oczywiście powiedzieliśmy sobie, że nie jest to formacja dla neoliberałów czy neokonserwatystów, ale każdy inny, kto podpisze się pod programem, bez względu na to, jak się będzie określał, może tutaj jak najbardziej zadrzeć miejsce. Nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. I na pewno nie jesteśmy antykomunistami. Myślę, że bardzo wielu spraw związanych z Rzeczpospolitą Ludową, no staramy się, oczywiście skromnymi środkami, bo my też nie mamy jakichś wielkich możliwości, ale staramy się w miarę możliwości bronić. Ale dobra, bo powiedziałeś o Fidelu Castro. No i ten Fidel Castro siedział w więzieniu. No i co do poglądów politycznych Fidela Castro przed jakby no, w latach 50. no to są dwie teorie. W jednym z wywiadów to on tam twierdzi, no, że on w sumie to był komunistą, ale wtedy to o tym nie mówił. No, z kolei gdzie indziej no to się mówi, że to raczej właśnie ten no dopiero sprzeciw Amerykanów spowodował, że on się zwrócił w sprawie Związku Radzieckiego. No ale jakby pytanie jest takie, no, że Fidel był młodym działaczem demokratycznym, który jakoś się obraził na Batistę i to go popchnął do działalności rewolucyjnej, trafił do więzienia i później został komunistą. No i to troszkę mogłoby przypominać no, biografię Mateusza Pojskorskiego, który też teraz ma ten element więzienia. I pytanie na przyszłość jest takie, czy tak jak Fidel no, w latach 60. to można powiedzieć śmiało, uczciwie, Fidel Castro jest komunistą. Czy jest jakaś szansa, że Mateusz Piskorski wyjdzie z więzienia i będzie komunistą? Oczywiście, że szansa istnieje, bo to jest człowiek, który ma naprawdę otwarty umysł i człowiek, który jest otwarty na wiele różnych poglądów, przekonań, na wiele różnych prądów ideowych i myślę, że spokojnie można, znaczy nie można tego oczywiście zakładać, ale myślę, że jak najbardziej taka szansa, jeżeli o to pytasz w taki sposób, istnieje. Co do Fidela, to ja wiem, że Raul Castro sympatyzował z marksizmem od młodych lat i właśnie Raul Castro przekonał do typowych reform socjalistycznych samego Fidela Castro. Natomiast jak ja czytałem jeszcze z lat 50. tego Fidela Castro, to mi on się tak kojarzył z takim demokratycznym nacjonalizmem w stylu rewolucji francuskiej z oczywiście takim ładunkiem antyimperialistycznym, tak? Czyli przeciwko tej okupacji Kuby. Tak mi się właśnie kojarzy. Tym bardziej, że on bardzo dużo występował w obronie wolności obywatelskich i praw obywatelskich w ogóle. Wówczas Fidel Castro, ten właśnie młody prawnik. I później no troszeczkę to jest tak, że sytuacja, w której Kuba się znalazła po rewolucji, w jakiś sposób go do tych reform zmusiła, prawda? Bo właśnie nacjonalizacja była efektem chęci przejęcia własności przez Kubańczyków na samej Kubie. I no, niech tak się dzieje, tak? No oby tak było. No ja bardzo bym chciał, skoro już tak próbuję porozmawiać z Mateuszem Piskorskim, bardzo bym chciał, żeby Piskorskiemu udało się w Polsce to, co Fidelowi Castro udało się na Kubie. Też jestem w stanie naprawdę rękami i nogami bronić rewolucji kubańskiej i tego to i wszystkich tych jej osiągnięć. No dobra, to teraz jakbyście doszli do władzy i Mateusz Piskorski byłby prezydentem, ty byłbyś premierem,
No to mam kilka pytań, co byście zrobili? Czyli w sprawie Unii Europejskiej. Jaki macie program w sprawie Unii Europejskiej? Zostać? W sprawie Unii Europejskiej bardzo prosty program. To znaczy, jeżeli Unia Europejska sprzeciwia się co do realizacji któregokolwiek z naszych postulatów, a no nie ukrywam, że wiele z tych postulatów rzeczywiście stoi w sprzeczności z obecną Unią Europejską, zwłaszcza po traktacie lizbońskim, no, który jest takim właściwie neoliberalnym potworkiem legislacyjnym, bo przecież no, tam są wyraźne zapisy na przykład o wycofywaniu w ogóle państwa z jakiejkolwiek działalności gospodarczej. I w tym momencie, to jest też tam mamy jasno zapisane w programie, że jeżeli Unia Europejska się sprzeciwia, my ogłaszamy referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Co do zasady, oczywiście wolelibyśmy, żeby jakiś poziom integracji europejskiej został, przy czym trzeba by ją rozszerzyć także o wschód. Natomiast no, nie będziemy też na siłę w tej Unii Europejskiej zostawać. Nie wiem, czy w takiej konfiguracji personalnej, że Mateusz prezydentem ja premierem, bo to akurat ma mniejsze znaczenie. Gdyby rzeczywiście zmiana mogła realizować swój program, to myślę, że w ten sposób byśmy postępowali. To znaczy Unia jako idea ma gdzieś tam swoje plusy, ma jakieś tam swoje możliwości, no ale nie jako taki, mówię, neoliberalny potworek, który służy tylko bogatszym państwom do wysycania tych biedniejszych, no bo nie taką integrację sobie wyobrażamy. No dobra, no to drugie pytanie w sprawie nacjonalizacji. Nie wiem, czy zakładam, że jak jesteście za sprawiedliwością społeczną, no to popieracie postulat nacjonalizacji. No i na przykład są doświadczenia kilku krajów, nie wiem, tam Chile Allende, Wenezuela Chaveza i pewnie by można znaleźć jeszcze kilka innych. W każdym razie, no za każdym razem, kiedy dochodzi do władzy w sposób demokratyczny jakiś lewicowy rząd, który zaczyna wprowadzać lewicowy program gospodarczy, no to Amerykanie... Jeszcze raz, bo momencik, bo mi przerwało, że za każdym razem w sposób demokratyczny i dalej? Kiedy właśnie jacyś lewicowcy dochodzą do władzy i próbują realizować lewicowy program gospodarczy, czyli muszą uderzyć w wielką własność właśnie korporacji. Nie wiem. No to wtedy Amerykanie czy jakieś inne siły imperialistyczne zaczynają szkodzić. Właśnie tak się stało w Chile, że no i czy nie boisz się, że cały ten wasz program właśnie taki jednak demokratyczny, parlamentarny jest utopijny, bo to nie znamy żadnego przykładu historycznego, gdzie drogą właśnie taką pokojową można by w takim kraju zależnym, a polska gospodarka jest zależna od Zachodu, że gdybyście wy doszli do władzy, no to co najwyżej by się skończyło takim wariantem chilijskim, że po 2 latach byłby pucz Rozumiem. Dobra, to jest świetne pytanie, bo na tym przykładzie ja bym chciał też zobrazować taką możliwość, jaką zakładają w programie. Znaczy, odnosząc się do Wenezueli, rzeczywiście Wenezuela, przecież tam nawet prawica zorganizowała zamach stanu przeciwko Chavezowi, na szczęście nieudany, ale Wenezuela generalnie i w ogóle ruch boliwariański były bardzo blisko osiągnięcia swoich celów w momencie, gdy wszystkie państwa w Ameryce Południowej były rządzone albo przez przedstawicieli tego ruchu boliwariańskiego, albo przez takich socjaldemokratów, ale jednak z tym boliwarianizmem sympatyzujących. W zasadzie wtedy był moment, że tylko Kolumbia była państwem, które nie było rządzone przez taką opcję. No i właśnie z tej Kolumbii poszło rozsadzanie boliwarianizmu, bo później przegrał Paragwaj, później kolejne państwa. W Argentynie w ogóle jacyś zwariowani liberałowie przejęli niedawno władzę. Także w Brazylii socjaldemokracja została w końcu obalona. No i rzeczywiście na dzisiaj została nam tylko Wenezuela, Ekwador i Boliwia, czyli akurat te 3 najmniejsze w zasadzie kraje Ameryki Południowej, przynajmniej o niewielkim potencjale gospodarczym. I teraz właśnie przerzućmy to się na Europę, gdzie widzimy, że Polska pod tym względem jest w dość korzystnej sytuacji. Dlatego, że i my tutaj myślę, że idziemy ten krok dalej dzięki swoim doświadczeniom, dzięki doświadczeniom historycznym niż inne formacje o podobnych, powiedzmy, poglądach w Polsce, że zakładamy od razu przeorientowanie geopolityczne. To znaczy uważamy,
że Polska jak najszybciej powinna wyjść ze struktur Paktu Północnoatlantyckiego, zrezygnować z obecności obcych wojsk w Polsce. I to już jest ten pierwszy jakby krok. Drugi krok jest taki, że powinniśmy jak najszybciej porozumieć się z takimi państwami jak Federacja Rosyjska czy Chińska Republika Ludowa. I powiedzmy, to rzeczywiście kontrowersyjnie to teraz powiem, ale bądźmy realistami. Tylko pod parasolem tych państw, w tym sensie, że one się na to zgadzają, że one nie będą sobie tym przeszkadzać, możemy odzyskać rzeczywiście polską gospodarkę i siłę polskiej gospodarki budować. Dlaczego? No nie dlatego, żeby Rosjanie czy Chińczycy, żeby im szczególnie zależało, żeby w Polsce zapanowało jakiś socjalizm, czy nie wiem, forma innego ustroju sprawiedliwości społecznej, ale dlatego, że jest to zgodne z ich interesem narodowym. Na ten moment, po prostu. Dlatego, że osłabia to ich głównych rywali, czyli właśnie ten zachód, ten euroatlantycki zachód, jak ja to się śmieję, od Waszyngtonu do Brukseli. I choćby dlatego popierałyby taki krok ze strony, no umówmy się, dość dużego, przynajmniej jednego z największych państw regionu Europy Środkowej Wschodniej, jakim jest Rzeczpospolita Polska. I tutaj, po tej analizie dopiero właśnie widzimy, że żeby rzeczywiście w Polsce mogły się dokonać realne reformy społeczne, a nie jakieś tam 500+, czy jakieś tam, nie wiem, wybudowanie z 200, nie wiem, przedszkol czy inne jakieś takie, umówmy się, ochłapy, to musi dojść do przeorientowania geopolitycznego Polski na wschód, po prostu. W moim przekonaniu, jeżeli ktoś tego nie widzi lub udaje, że tego nie widzi, jest po prostu czystym populistą w złym tego słowa znaczeniu. To znaczy on dobrze wie, że żadnego takiego programu nie zrealizuje, bo będziemy mieli do czynienia z problemem za krótkiej kołdry i niezależnie od tego, czy to będą tacy socjalni konserwatyści w rodzaju PiS, czy tacy socjalliberałowie jak Razem, no nie będą w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. Jeżeli, a jedni i drudzy przecież nie chcą zmieniać struktury własności, tak? Ewentualnie tam, nie wiem, PiS niemiecką własność oddać Brytyjczykom, no ale to jest zamiana się kilki na kijek. Także tu jest podstawa, to znaczy to się bardzo ze sobą w moim przekonaniu łączy. I w ogóle jeszcze rozszerzając może jedno zdanie na ten temat, żeby takie przemiany mogły się dokonać w Europie Środkowo-Wschodniej, to musiałyby się dokonać w pierwszej kolejności właśnie w Polsce. I doskonale o tym wiedzą właśnie Amerykanie, którzy bardzo dużo inwestują w to, żeby w takich krajach jak Polska czy Rumunia, czyli tych dwóch największych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, rządziły reakcyjne. To nas rozłączyło, tak? Tak, tak. Rozłączyło w momencie, kiedy powiedziałeś słowo Rumunia. Mhm. Aha, no dobra, bo to dokończę jeszcze to zdanie, że w moim przekonaniu, żeby takie zmiany w ogóle mogły się dokonać w Europie Środkowo-Wschodniej, to musiałoby się to w pierwszym względzie zacząć w Polsce, dlatego że Polska jest jednym z tych największych krajów i doskonale o tym wiedzą właśnie nasi przeciwnicy, czyli Amerykanie, którzy właśnie najwięcej pieniędzy inwestują w to, żeby taki kraj jak Polska czy Rumunia, czyli tych największych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, rządziły opcje powiązane w jakiś sposób z reżimem amerykańskim, najlepiej, żeby to były opcje po prostu reakcyjne. I uczmy się od naszych wrogów, o, w ten sposób bym to podsumował. No dobra, ale to ja mam takie pytanie prowokacyjne. No bo wy ogólnie zakładacie, że ten imperializm europejski, no to on jest taki łagodny, pokojowy i gdyby Polska jednego dnia no, zdecydowała, że właśnie no, występuje z NATO i zaczyna mieć sojusz z Chinami i z Rosją, no to oni nie zareagują. Więc no ja słyszałem taką teorię, no, że te wojska amerykańskie, które są w tej chwili w Polsce, to one tak naprawdę nie są przeciwko Rosji, tylko one są przeciwko Niemcom, że po prostu no, polscy politycy przerazili się, że w tej chwili właściwie no, po wycofaniu się Armii Czerwonej z Polski Niemcy mogą dążyć do no, rewizji granic. I po to wprowadzili Amerykanów do Polski, no żeby de facto ci Amerykanie bronili Polski przed Niemcami. No w każdym razie, no pytanie jest takie, no przy założeniu, że nagle dochodzi do władzy, zmiana decyduje o tym, że Polska występuje z NATO, że jakieś tamte... No, co by stało na drodze takim Niemcom, żeby sobie na przykład wziąć ziemię zachodnie? Co by stało na drodze? Znaczy, może zacznijmy od początku. Jeżeli rzeczywiście obecność wojsk amerykańskich jest spowodowana jakimiś obawami przed Niemcami, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że to oznaczałoby, że w tym obozie euroatlantyckim rzeczywiście coś pęka i robią się z tego obozy dwa, a to już ich od razu osłabia. Po drugie, nie uważam, żeby Niemcy musieli odzyskiwać jakieś granice w Polsce, dlatego że patrząc pod względem ekonomicznym, to oni i tak już to dawno odzyskali. Znaczy,
nie wiem, handel na przykład w Polsce, produkcja, bardzo wiele przecież takich elementów kluczowej właściwie własności odpowiadającej za poziom życia Polaków, czy w ogóle jakość polskiej gospodarki jest już dzisiaj w rękach kapitału niemieckiego, więc oni nie muszą absolutnie już żadnych granic zmieniać, żeby rzeczywiście realnie tym zarządzać. I przecież przez lata zarządzali, bo właściwie Platforma Obywatelska, czy jej tam wcześniejsze jakieś poczwarki w rodzaju Unii Demokratycznej, Unii Wolności, tego rodzaju formacji, to przecież były organizacje finansowane przez różnego rodzaju tam niemieckie ośrodki. Więc tej obawy raczej bym sobie nie miał, ale przyjmijmy to założenie i próbuję odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że właśnie dzięki temu, że budowalibyśmy nową jakość stosunków między Polską a Rosją, uważam, że Rosja pomogłaby w tym sensie politycznym, bo wątpię, żeby do jakiejkolwiek wojny doszło, ale no, dałaby do zrozumienia, że nie życzy sobie, żeby ktokolwiek tutaj zmieniał polskie granice, dlatego że to jest także chyba w interesie Rosji, żeby to zagrożenie zachodnie wreszcie od niej zacząć odsuwać, a nie tak jak powiedzmy w ostatnich 30 latach, że to zagrożenie się tylko do tej Rosji zbliża. Więc sądzę, że już naprawdę potencjał militarny Federacji Rosyjskiej jest na pewno dużo większy niż obecnej Republiki Federalnej Niemiec, więc tutaj myślę, że nie byłoby jakichś większych problemów. Jesteśmy w tej świetnej sytuacji historycznej, że z Rosją nie mamy dzisiaj żadnych sprzecznych interesów i dlatego możemy sobie spokojnie układać stosunki z korzyścią dla obu stron. No dobra, to zadam jeszcze inne pytanie, bo rzecz dotyczy Trumpa, że o ile wcześniejsi prezydenci amerykańscy, no to oni byli głównie przeciwnikami Rosji i tutaj Polska jako taka, no to była dość ważnym partnerem dla Amerykanów, jako właśnie ten taki piesek szczekający na Rosję. Jeśli chodzi o Trumpa, no to dużo wskazuje na to, że Trump jest rasistą. Jako rasista on zakłada jakiś taki no wielki sojusz białych ludzi chrześcijańskich, a więc no Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i także Rosji, jako tego właśnie kraju chrześcijańskiego, przeciwko właśnie Azjatom, przeciwko Arabom, przeciwko, no, że Trump być może, no on już no kończy to myślenie amerykańskie w tej takiej no tradycyjnej wizji, no że głównym wrogiem jest Rosja. No teraz pytanie takie, no jeśli doszłoby do takiego przywartościowania, a więc także rozbicia jedności no bloku rosyjsko-chińskiego na tej bazie właśnie rasistowskiej, że tu Ameryka, no i ten Putin, no to tam no on no często no tam spotyka się z tymi politykami europejskimi, tutaj stara się być dla nich grzeczny czy coś. On nie sprawia wrażenia kogoś takiego no konfrontacyjnego w stosunku do krajów. I tutaj no właściwie no cała ta wasza koncepcja geopolityczna zakładająca, no że jest wielki konflikt między dwoma blokami, między BRICS-em a NATO i nagle no BRICS by się rozpadł i de facto no doszłoby no do nowego podziału, ale no właśnie białych chrześcijan kontra reszta świata. No i wtedy no nikt wtedy nie byłby zainteresowany tym, no żeby Polska mogła jakoś tutaj grać. No nie wiem. Tak. Pytanie jest bardzo dobre. Ja się też na tym wszelkiego rodzaju obawy z tym związane rozwijał bardzo szybko. Rzeczywiście prawdą jest, że Trump przewartościowuje tą politykę amerykańską, natomiast ten rasizm w moim przekonaniu jest wtórny wobec potrzeb gospodarki amerykańskiej. Znaczy głównym celem Ameryki obecnie będzie blokowanie chińskiego, tego nowego jedwabnego szlaku, no, który jest ogromnym zagrożeniem dla Ameryki. Ale skoro mówimy o Putinie, no to powiedzmy sobie, od kiedy się to zaczęło. A zaczęło się równo 10 lat temu, kiedy Władimir Putin w swoim przemówieniu wezwał kraje Europy Zachodniej, by rozszerzyć Unię Europejską i rozszerzyć ją do Unii Eurazjatyckiej, stworzyć taką wielką przestrzeń geopolityczną eurazjatycką właśnie od Władywostoku do Lizbony, jak to się zwykło mówić. I jak zareagowali Amerykanie? Znaczy, Amerykanie zaczęli forsować swoich neokonserwatywnych agentów w Europie. Tutaj jedną z naczelnych ról odgrywał zresztą były minister Radosław Sikorski, powiązany z amerykańskim American Enterprise Institute, neokonserwatywnym think tankiem, którzy zaczęli forsować projekt Partnerstwa Wschodniego, wykluczając z niego Rosję. To jest tam seria porozumień między Unią Europejską a państwami dawnego Związku Radzieckiego.
W ten sposób próbowano najpierw obalić władzę na Białorusi, później w końcu udało się obalić władzę na Ukrainie, no i jakby doprowadzono do takiego trwałego, przynajmniej na zdające się przewidzieć takiej najbliższej perspektywie między Rosją a Europą i tym samym właśnie pchnięto Rosję w objęcia Chin. W moim przekonaniu nie ma właściwie za bardzo odwrotu od tego, dlatego że chińska gospodarka jest już na tyle zaawansowana, ona już naprawdę technologicznie wyprzedza na wielu etapach Europę, czy nawet Stany Zjednoczone. I Chińczycy przede wszystkim są dla tej Europy czy Stanów Zjednoczonych bardzo konkurencyjni, więc chińskie produkty będą po prostu dla takich Europejczyków, a przecież wychowanych w takim konsumpcyjnym materializmie, atrakcyjne. I ja wątpię, żeby w Europie ktoś z tego rezygnował, a Rosja jest tutaj bardzo ważnym elementem tego nowego jedwabnego szlaku, ponieważ są różne koncepcje puszczenia tego szlaku. Jedna z nich zakładała Bliski Wschód, czyli właśnie tam przejście przez kraje tego żyznego półksiężyca, która jakby koncepcja się zdezaktualizowała ze względu na trwającą wojnę domową w Syrii i generalnie brak stabilności w tamtym regionie. A wiadomo, Chińczycy nie będą budować całej infrastruktury tylko po to, żeby za miesiąc to się wysadził, prawda? Więc tutaj kluczowa jest Rosja, przez którą te linie komunikacyjne będą przebiegać i Rosjanie zresztą też widzą w tym swój interes. Tak jak nas uczył Marx, to zawsze decyduje o kierunku rozwoju dziejów. Dlatego rzeczywiście to, że Trump troszeczkę rezygnuje z retoryki antyrosyjskiej na rzecz retoryki antychińskiej i być może właśnie posługuje się tymi takimi rasistowskimi bzdetami na temat żółtej rasy, jest w moim przekonaniu wtórne wobec interesu amerykańskiego, ale też siłą rzeczy pcha ku sobie Chiny i Rosję. Natomiast też miałem tą obawę, tak, o którą pytasz. Rzeczywiście może tak się stać, że Amerykanie pozyskają sobie Rosję dla blokowania Chińczyków. Natomiast chyba całe szczęście to się nie uda. Oczywiście zobaczymy, tak, bo generalnie świat jest dynamiczny i to się wszystko może jeszcze zmieniać. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzę takiego zagrożenia i mam nadzieję, że takie zagrożenie nie zaistnieje. No dobra, a jakie wy macie najbliższe plany polityczne? Że tak, za kilka dni jest kolejne spotkanie w areszcie, właśnie, kiedy tam? 8 marzec, tak? To znaczy 6 są dwie rozprawy, tak? Najpierw zażalenie na areszt, a 2 godziny później postanowienie o następnym areszcie. Także to też taki cyrk się z tego robi, że generalnie nawet nie ukrywają, że to nie ma tam większych postaw prawnych. No ale to już się przyzwyczailiśmy do tego. No tak, ale od strony, bo ja w ogóle nie kojarzę tych kwestii prawnych. Jak oni długo mogą to ciągnąć? W polskim prawie bez końca. Naprawdę, w polskim prawie bez końca. Polskie prawo mówi tak, że areszt do roku, chyba że w wyjątkowych okolicznościach, to do 2 lat i różnica jest tylko taka, że już sąd apelacyjny, a nie rejonowy musi zatwierdzać ten areszt, a po 2 latach w jeszcze wyjątkowych okolicznościach, jeszcze bardziej wyjątkowych okolicznościach, już nie ma żadnego ograniczenia. Także mogą go trzymać bez końca. Aha, ale tam słyszałem, że Mateusz Piskorski będzie kandydował na prezydenta Warszawy. To jest możliwość formalna zarejestrowania go w ogóle, czy to jest jakby... Jest, bo on nie jest skazany. On nie jest skazany, jest tylko aresztowany. I te wybory to on jest, w świetle prawa jest niewinny. Wybory są planowo w listopadzie 2018 roku. Natomiast z tego, co wiem, kandydatura Mateusza Piskorskiego w wyborach na prezydenta Warszawy jest inicjatywą, oczywiście zmiana ją będzie wspierać, tak, ale to nie jest inicjatywa tylko zmiany, tylko z tego, co wiem, bardzo różnych środowisk gdzieś tam oburzonych tym jego losem. Generalnie Mateusz bardzo dużo ludzi też zna, więc i bardzo dużo ludzi jego zna, więc to nie jest jakiś tam polityczny problem, żeby tacy ludzie się zebrali i z tego co wiem, to właśnie tak to powstało, tak? Ten pomysł nie wyszedł od nas, nie wyszedł z szeregów zmiany, tylko właśnie jakby z szerszej politycznej grupy. To oczywiście będziemy to wspierać, tak? O ile taka będzie możliwość, bo ja powiem szczerze, byłbym sceptyczny, dlatego że wszelkiego rodzaju instytucje, które prowadzą wybory w Polsce, zostały już przez PiS albo przyjęte, albo pacyfikowane i raczej będą robić wszystko, by nie zarejestrować tego. No dobra, ale bo tak widziałem, że w ciągu ostatnich kilku tygodni nastąpiło jakieś ożywienie, że ten ojciec Morawieckiego chciał poręczyć
że Gazeta Wyborcza się nagle zainteresowała tematem po 2 latach milczenia. Czy widzisz jakąś tutaj, no, jakąś szansę na to, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy to się stanie na tyle sprawa publiczna, głośna, no że ogólnie ludzie są w stanie, nie wiem, iść pod pikietę rosyjską, jak tam, nie wiem, Pussy Riot 3 dni siedzą w areszcie, no. A w sprawie Mateusza Piskorskiego, 20 miesięcy, czy tam ile siedzi, cisza, to całkowita cisza, nic tak. Nie robi, ale teraz jak już ten Morawiecki tutaj chce się spotkać, czy jest jakaś szansa na to, że tutaj się to zmieni, że nagle to się stanie jakaś ważna sprawa? Znaczy ja powiem tak, będę tutaj sceptykiem i nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie na to rachunek opuścić areszt. Natomiast rzeczywiście, gwoli ścisłości, Gazeta Wyborcza już rok temu o tym pisała, tylko że wtedy pisała tak bardzo asekuracyjnie, że no nie wiadomo, że może coś i tak dalej. A teraz rzeczywiście już taki pierwszy artykuł, gdzie no jednoznacznie oni zajmują stronę, może nawet nie tyle jego, to po prostu takiej elementarnej praworządności w rzekomo demokratycznym państwie prawa. Z drugiej strony taki sam głos poparcia Mateusz uzyskał ze strony tygodnika Solidarność. To w ogóle już jest zaskoczenie, bo przecież tygodnik Solidarność no, jest powiązany z obecnie rządzącą opcją. I jeżeli Mateusz ma wyjść na wolność, to w moim przekonaniu no, nie ma to nic wspólnego z prawem, procedurami i tak dalej. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma wola polityczna. A wola polityczna w zakresie jego wypuszczenia może być w 2 przypadkach. Pierwszy przypadek to jest taki, że wewnątrz obozu rządzącego będą tarcia, będą jakieś rozłamy, które powodują do osłabienia osób stojących za aresztem Piskorskiego, no, czyli tych twardogłowych pisowców typu tam Kamiński czy Ziobro. I to rzeczywiście chyba się trochę dzieje. Takie mam wrażenie, że właśnie ci technokraci od Morawieckiego chcą się chyba pozbyć tych złogów, które narażają ich na straty wizerunkowe. A drugą opcją jest po prostu utrata poparcia przez PiS i brak strachu tych sędziów, bo dzisiaj sędziowie przyklepują ten areszt, mówiąc brzydko, dlatego że Zbigniew Ziobro może w każdej chwili zrobić sprawę dyscyplinarną albo zesłać ich tam na placówki, nie wiem, do Pcimia Dolnego, czy tam szacunku dla mieszkańców Pcimia. Tutaj jakby skończy się ten konformizm, tak? Że przedłużę mu ten areszt, bo lepiej, żeby mnie tam gdzieś nie przesunęli. Czyli to musiało być przesunięcie polityczne. Jeżeli prawnie mogłoby się coś rozstrzygnąć, to tylko przez Trybunał w Strasburgu, gdzie też oczywiście staramy się dość aktywnie działać, ale nasi przeciwnicy równie aktywnie działają na tym odcinku i starali się ze wszystkich sił zablokować, zresztą rękami Brytyjczyków, żeby było śmieszniej, sprawę Mateusza. Udało się w końcu to nam odzyskać, udało się tam przywrócić tę sprawę i przywrócić termin. Natomiast to też pokazuje, tak, że Prawo i Sprawiedliwości generalnie bardzo zależy na tym, żeby Mateusz cały czas siedział w tym więzieniu. Ja powiem tak i tutaj też bym chciał bardzo podziękować czy tobie, czy wszystkim innym ludziom, którzy od czasu do czasu o tej sprawie przypominają, że to, co możemy robić, to rzeczywiście tutaj wydaje mi się dobrze wielu ludzi robi, to po prostu chronić jego życie. Dlatego, że obawiam się, że gdyby o sprawie Mateusza było zupełnie cicho, gdyby się nikt tym, nie wiem, poza rodziną interesował, no to wtedy moglibyśmy mieć scenariusz seryjnego samobójcy i tego rodzaju wydarzeń. Oczywiście tutaj odpukać niemalowane, ale mówię, trzeba też patrzeć na to, bo w jakimś sensie przecież te wszystkie represje są, powiem tak, hołdem oddanym zmianie przez obecną warstwę rządzącą, dlatego że przecież od nas istnieje dużo więcej bardziej radykalnych organizacji w Polsce, a nikt się nimi nie zajmuje, nikt tam ich nie szpieguje, nie podsłuchuje tych ich rozmów, nie wzywa na przesłuchania, nie stosuje jakichś aresztów. No widocznie dlatego, że te formacje nie są oceniane jako jakieś potencjalne zagrożenie dla establishmentu. Skoro nas to akurat dotyka i to dotyka cały czas, bo te przesłuchania co chwilę gdzieś tam są, niektórzy ludzie są po 3 razy wzywani, ja sam już byłem wzywany 3 razy przez bezpiekę na zupełnie bezsensowne przesłuchania. No jest to w jakiś sposób sygnał, że rzeczywiście oni się sami obawiają, że taka opcja może coś osiągnąć. No ja nie chcę tutaj jakby popadać w pomysł triumfalny, tak? Bo wcale nie jesteśmy w sytuacji, w której możemy już triumfować. No ale wydaje mi się, że możemy to w ten sposób postrzegać. Mówię to tylko w tym kontekście, że po prostu sprawa jest czysto polityczna i
możliwość wyjścia Mateusza na wolność jest też sprawą czysto polityczną. No, bardzo bym chciał się tutaj mylić, tak? Że bardzo bym chciał się mylić, bardzo bym chciał zobaczyć Mateusza na wolności już w przyszłym tygodniu, no ale mówię, no może z tym być niestety kiepsko. No dobra, a czy jest jakaś możliwość, żeby w Warszawie czy gdzieś były demonstracje w sprawie Mateusza Piskorskiego? Znaczy my robiliśmy różnego rodzaju demonstracje i oczywiście tam gdzieś nawet czasami parę osób przyszło na takie demonstracje, tylko problem raczej nie jest z tym, bo no, generalnie są osoby, które na coś takiego przychodzą. Zresztą na ostatniej rozprawie Mateusz kontra ABW naprawdę przyszła ogromna liczba osób, gdzie praktycznie no, zajęliśmy cały ten korytarz sądowy, że tam się w ogóle przejść nie dało. Policjanci musieli tam przestawiać ławki, żeby tego Mateusza doprowadzić. No to się gdzieś tam udało wtedy taką mobilizację przeprowadzić. A teraz problem właśnie polega na ciszy medialnej, tak? Bo ci ludzie, którzy przychodzą na tą demonstrację, no to oni i tak o sprawie wiedzą. Oni i tak o tym wiedzą, oni tam kolportują tą wiedzę, pewnie między sobą o tym rozmawiają, pewnie ich to oburza. Natomiast no, nikt tego nie relacjonował. A no, jak się zdarzało, że rzeczywiście media przychodziły na takie demonstracje, czy na różnego rodzaju akcje w obronie Mateusza, no to za chwilę i tak była taka blokada. Gdzieś tam się to sprawiło, na przykład na Onecie, za 2 godziny zostało to już ściągnięte z tego Onetu. Więc to jest jakby ten problem tej blokady informacyjnej i naszych bardzo skromnych możliwości informacyjnych, które ograniczają się, no nie wiem, tam do Sputnika, czy do jakichś sfer blogowych, wszystkiego tego, no, na co jakby no, nie ma tych masowych odbiorców, prawda? Więc tutaj jest ten kłopot. No całe szczęście właśnie no, to, że są ludzie, którzy się tą sprawą interesują i rzeczywiście starają się coś w tym kierunku robić, my się też jakiś czas spotykamy. Natomiast rzeczywiście to jest główna oś teraz naszej działalności, bo no, ja też nie widzę innego wyjścia. No dobra, no to co? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że na pewno dołożę swoją cegiełkę, żeby sprawę nagłaśniać, no. Bo jeśli... No w imieniu Mateusza dziękuję bardzo i także dziękuję za to wszystko, co do tej pory w tej sprawie zrobiłeś, także... No, no, wiesz, no. Mateusz zresztą o tym wie. No dobra, to co? To kurde, coś jeszcze chciałem zapytać, ale jakoś... Już i tak sporo tego mamy. Nie, no właśnie mi z pamięci wyleci. Ale już wiesz, mamy materiał na godzinę, to można to zawsze powtórzyć, wiesz. No, póki co jest te 40 kilka podpisów, więc no ja zamierzam, wiesz, regularnie do tych filmików, co tam robię, że tam informować, że już jest 100, już jest 200, no, bo to wiesz, żeby powtarzać, żeby mówić, żeby po prostu, no... Oczywiście. No i też... No ale dobra, no... Ale to naprawdę, nie zniechęcaj się, to naprawdę ma znaczenie. Ma znaczenie także też psychologiczne dla tych ludzi, którzy tam rzeczywiście podpisują. Niech to będzie dzisiaj 40, a może za rok to będzie 400, a może będzie za 10 4000. No to rewolucja to nie jest, wiesz, kaszka z myszkiem, tak? Znaczy to jest ogromna, ciężka praca i na to musimy być wszyscy przygotowani. Dobra. No to pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Zmianę i wszystkich tutaj zaangażowanych w sprawę Mateusza Piskorskiego, no i oczywiście Mateusza samego i jego rodzinę. Również pozdrawiam i bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie, oczywiście zachęcam do wsparcia dalszego i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy i że będziemy kontynuować takie też rozmowy. Dobra, no to na razie, cześć. Cześć.